Szlachetne panie, zacni panowie. Pozwólcie, że się przedstawię. Jestem Eldow Kron. Lepiej być tchórzem niż nieboszczykiem. Jeśli musimy, miło mi się przyłączyć do grupy tak świetnych osób. Tej drużynie chyba pomyliły się kierunki. Nie umiem rzec, jak długo jeszcze będę mógł znosić towarzystwo takich durniów. Żegnam i mam nadzieję, że już nigdy się nie spotkamy. Podejmę się tej odpowiedzialności, bo wiem, że ja najlepiej do tego się nadaję. Uważam, że dobrze będzie się zatrzymać i odpocząć. Gdybym chciał prowadzić monotonne życie, zostałbym mnichem. Na pomoc. Jestem poważnie ranny. Jesteście tacy tempi. Co was zatroskało? Przestańcie nudzić. Jak rozkażesz. Nie inaczej. To takie monotonne. Największym złem jest głupota. Nie ma zła ani dobra. Jest tylko nuda i rozrywka. Jedynie ludzie płytcy nie sądzą wedle powierzchowności. Pierwszym obowiązkiem w życiu jest być tak sztucznym, jak to tylko możliwe. Ski, mój aniołku! Kobieta winna znać swoje miejsce. Skidaj mi teraz chwilę spokoju. Cicho bądź ski. Twoja opinia się nie liczy. Szartil, twoja rola w życiu to piec ciasteczka i wychowywać dzieci, więc się teraz zamknij. Dziewko, przestań się mazać. Ciężko ci się myśli, co? Wiedziałem. Nie nadwyrężaj mojej cierpliwości. Może powinniśmy porozmawiać dziś przy winie. Nigdy nie spotkałem kogoś takiego jak ty, pani, i pragnąłbym poznać cię bliżej. Spróbuj siedzieć cicho i odpowiadać tylko na pytania. Jesteś chyba najbardziej nudną osobą, jaką miałem honor poznać. Niezbyt dobrze. Powinna się dziewka tego spodziewać. Ach, moje dziecko, rad jestem, żem cię znalazł. Biegnij, dziecko, ile sił w nogach. Czekaj, coś jest nie tak. Wpadliśmy w zasadzkę. Gotuj się. Musisz się nauczyć cierpliwości, dziecko. Dowiesz się wszystkiego w swoim czasie. <śmiech> <śmiech> Jestem już na to za stary. Mamy bardzo mało czasu. Słuchaj uważnie. Jeśli nas rozdzielą, musisz dotrzeć do gospody pod pomocną dłonią. Spotkasz tam Kalida i Aheirę. Od dawna są moimi przyjaciółmi i możesz im zaufać. Musimy się pośpieszyć, dziecko. Zmierzchaj już i musimy znaleźć schronienie. Nie trap się. Wszystko ci wyjaśnię w swoim czasie. Durniem jesteś, jeśli mnie masz, że dam się zwieść twojej życzliwości. Idź precz! A tobie i twoim poplecznikom nie stanie się krzywda! Zbudź się, dziecię. Wstań i zmierz się ze strasznymi próbami, które Cię czekają. Tędy, dobry panie! Od tam! Wybacz, ale pora na moje medytacje. Proszę, czy nikt mi nie pomoże? Nikt? Nie mam gdzie się podziać. Ciężko mi będzie bez syna. Dziecko, proszę zatrzymaj się. Potrzebna mi twoja pomoc. Ta świeca to moja ostatnia szansa. Dziecko, przynieś mi ją, proszę. Dziękuję. Jestem jak nowonarodzony. A niech to po trzykroć piorą strzeli. Koniec z tym, koniec. Nie ma tu nikogo żywego. Co? I co teraz? Kimże są intruzi w moim domu? Mam nadzieję, że mojej córce z nic się nie stało. Największym darem gonda jest umiejętność tworzenia wynalazków. Mój przyjaciel Oppenheimer uczynił pewien zmyślny wynalazek. Uwolnić, uwolnić, wrócić ciało, dopełnić życie. Zemsta! Uwolnić ciało, życie jeszcze raz. Czego ci trzeba? Witaj przyjacielu. Mówiłeś coś? Myślisz o czymś konkretnym? Elże, witaj dziecko! Będziemy kontynuowali zajęcia? Nie pozwól, by wojownicy strzelali do jedzenia? Co z księciem Eltanem? Czy jego zdrowie uległo poprawie? I kto go zastąpi, jeżeli umrze? A co rzec o plotkach, jakoby w amn szykowali się do wojny? I dlaczego u nas nie widać żadnych przygotowań? Przy naszym niedostatku stali, jak mamy się bronić? Kto nam da potrzebne żelazo? Entar został zabity przez złodziei cienia agentów amn Jeżeli to nie jest oczywiste dla was, jest oczywiste dla mnie. Amn chce wojny. Wierzę, że Eltan został otruty przez członków bractwa złodziei cienia. Najwidoczniej próbują oni wymordować naszych przywódców podobieństwa. To śmieszne. Znak zostawiony przez ciebie był znakiem złodziei cienia. Kobieto, jesteś ślepa i głupia. Tuż chciałby sprowadzić nas na zły trop. A co z zentarimami? Słyszałem, że są w to jakoś zamieszani. Lepiej milczcie i pozwólcie mówić Sarewokowi. Chcecie łyski? Mam tanie piwo. Muszę przestać żłopać. Własne trunki. Wie Mam kilka miłych dziewek służebnych, mam tu ostrze specjalne dla ciebie. Pozwolisz, że dam spokój ceregielom i od razu wezmę się do poważnej roboty. Strzeżcie się mego gniewu, bo w istocie jestem straszny.